Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy z wizytą z Panem Burmistrzem, który jest oczywiście u siebie, i z Panem Dyrektorem Oddziału Śląskiego PKP PLK w Sobótce. Niedługo będzie zakończenie modernizacji linii 285 Wrocław-Sobótka-Świdnica. Trochę później aż do Jedliny. Ta inwestycja była inwestycją wyczekiwaną od 18, no, można mówić, że chyba już nawet od 19 lat czekaliśmy na ponowne uruchomienie tej linii. Ta linia będzie ogromnym impulsem rozwojowym dla takich miejscowości jak Sobótka. Z całą pewnością poprawi codzienne życie mieszkańców Świdnicy, Sobótki i wszystkich miejscowości, przez które będzie przechodziła ta linia kolejowa, poprawi dojazd do pracy, poprawi dojazd do szkół, ale również dla takiej miejscowości jak gmina Sobótka będzie to impuls rozwojowy i tutaj chciałem wyrazić podziękowania panu burmistrzowi za to, że myśli bardzo przyszłościowo, jeżeli chodzi o rozwój gminy. Już od pewnego czasu pan burmistrz stara się o środki zewnętrzne, między innymi na rozwój infrastruktury turystycznej w Sobótce. Przypomnę, że niedawno z rządowych funduszy gmina i pan burmistrz otrzymali środki ponad 4 miliony złotych na infrastrukturę właśnie turystyczną, na parkingi, na poprawę jakości usług na rynku usług turystycznych. Pojawiają się duże środki na rozwój infrastruktury drogowej. Tutaj niedaleko za nami jest jedna z inwestycji realizowanych przez gminę właśnie z pieniędzy rządowych. Droga również przy dworcu w Sobótce, ulica Dworcowa niedawno otrzymała dofinansowania powyżej 1 600 000 złotych. Poprawiamy, również staramy się wspierać rozwój zabytków, poprawę ich stanu. Wiem, że jeden z kościołów w centrum Sobótki otrzymał środki z Ministerstwa Kultury. Naprawdę duże środki dla gminy Sobótki. Jestem przekonany, że dzięki tutaj dobrej, mądrej działalności władz gminy Sobótka skorzysta z tego, z tej ogromnej szansy, jaką daje otwarcie linii kolejowej 285 Wrocław-Sobótka-Świdnica. I tutaj za realizację tej inwestycji chciałbym panu dyrektorowi podziękować. Pan dyrektor pewnie dzisiaj więcej szczegółów poda, ale wiemy, że już do końca tego roku ta inwestycja zostanie zakończona. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam pana posła, witam panie dyrektorze. Cieszę się ogromnie, że na naszej ziemi ślążeńskiej możemy gościć tak znamienitych gości. Rzeczywiście, Sobótka się rozwija. Sobótka czeka na kolej, bo kolej to mieszkańcy przede wszystkim, którzy będą z tego korzystać, ale też i turyści, którzy tutaj przyjadą. Chcemy stworzyć infrastrukturę przyjazną nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też dla ludzi z zewnątrz. Wiemy o tym bardzo dobrze, że w Sobótce nigdy nie będzie przemysłu. Nastawiamy się na turystykę i musimy patrzeć w perspektywie dalszej na rozwój turystyki. A turystyka to przede wszystkim ludzie, którzy tutaj przyjadą, ale przyjadą właśnie pociągiem, przyjadą koleją. Rozchodzi nam się o to, aby te samochody, które mamy problem, sami niejednokrotnie państwo poruszaliście temat, żeby ten samochód zostawić w domu, przyjechać pociągiem, wsiąść na rower, zwiedzić to piękne miejsce, w którym obecnie jesteśmy i wrócić spokojnie później do domu. Ta współpraca rzeczywiście, o której pan poseł mówił, z kolejami na dzień dzisiejszy układa się bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy na etapie rozmów takich, aby przejąć część majątku od kolei na zasadzie takiej dobrej współpracy, żeby stworzyć infrastrukturę przede wszystkim dla turystów, jak i dla mieszkańców, którzy z tego miejsca będą korzystać. Za to serdecznie dziękuję. Linia kolejowa numer 285 na odcinku Świdnica-Wrocław została zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 2002 roku. Dzisiaj po prawie 19 latach jest szansa, że ruch wróci z powrotem. Udało nam się zrealizować tę inwestycję w ramach środków unijnych. Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego. Koszt całej inwestycji to jest około 220 milionów złotych. Na całym odcinku znajduje się 14 przystanków. Wszystkie przystanki są wyremontowane, włącznie z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych. Czas jazdy na odcinku Świdnica-Wrocław to będzie około 65 minut.
przewidujemy ruch cykliczny, czyli co godzinę będzie odjeżdżał pociąg z Wrocławia do Świdnicy, ze Świdnicy do Wrocławia. Chcielibyśmy od nowego rozkładu w grudniu 2021 roku tą linię otworzyć dla podróżnych. Szanowni Państwo, tyle z naszej strony. Jeżeli mają Państwo pytania, to jesteśmy oczywiście tutaj otwarci. Panie pośle, a jak wygląda sytuacja z drogami S5 i S8 do Sobótki? No, myślę, że to jest temat na osobną konferencję tak naprawdę, ale faktycznie Sobótka staje się bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury transportowej, nawet nie regionalnej, ale krajowej. Wszystko wskazuje na to, że w gminie Sobótka będą krzyżowały się niezwykle ważne drogi z punktu widzenia transportu krajowego i europejskiego. To jest droga S5 Wrocław-Świdnica, to jest A4, która pewnie będzie przebiegała trochę bardziej na południe niż jest w dzisiejszym śladzie. No i oczywiście S8 Wrocław-Kłodzko, która jest już na bardzo zaawansowanym etapie realizacji, niedługo rozpocznie się budowa. I Sobótka będzie takim miejscem, gdzie faktycznie te drogi będą się krzyżowały. To również z całą pewnością wpłynie na rozwój Sobótki. Więc no, jak Państwo widzą, Sobótka stoi na dwóch mocnych nogach. To jest transport i rozwój infrastruktury turystycznej. Ja myślę, że naprawdę dobre dni przed tą gminą. Widzę, że władze Sobótki, pan burmistrz, dobrze korzystają z tej szansy, jaka została im dana, i dobrze inicjują pewne działania.